witam bardzo serdecznie bardzo się cieszę, że wybrali Państwo któryś z kursów, bądź też tylko i wyłącznie Zastanawiałem się Państwo nad wyborem któregoś z kursów. W kilku słowach chciałem przedstawić w jaki sposób z kursu należy korzystać. Otóż każdy kurs jest zaopatrzony w film. Bardzo często nie jeden, tylko więcej tych filmów ze względów praktycznych firmy są zwykle cięte no, po półtorej godziny, maksymalnie po dwie godziny, tak żeby możliwe było odsłuchanie tego filmu w jednej czy w dwóch częściach podczas jednego posiedzenia jednego wejścia do systemu. Oprócz filmów każdy ze słuchaczy ma również możliwość obejrzenia, podejrzenia pracy z tak zwaną mapą pamięci. Na czym polega ten system map pamięci? Dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby ten system zastosować? Otóż chodzi o to, że pamięć nasza jest zawodna. I z tego względu praktycznie znakomita większość naszej populacji to wzrokowcy. Patrzenie na film, na którym to pojawia się moja być może nie aż tak bardzo fotogeniczna twarz i moja postać, zapewne też jakieś tam wrażenie w pamięci zostawi, ale no nie na tyle wielkie, żeby Kojarzyło się to z tematem, z czymś, co, co jest pożyteczne. Wobec tego dostarczamy do każdego filmu pewien określony skrót graficzny treści, które są przedstawiane w filmie. Tutaj przykładowo mamy na przykład ubezpieczenie DNDO. I to ubezpieczenie DNO zostało rozpisane, zostało przedstawione również w filmie przy pomocy takiego schematu, który bazuje na takim pomyśle nazywanym mapami pamięci. Otóż, zgodnie z, ze stanowiskiem tych, którzy zajmują się psychologią, rzekomo nasz sposób myślenia jest taki, że mając przed sobą pewien obraz, Skupiamy się najpierw na tym, co jest na środku, dlatego w tejże naszej mapce pamięci centralny, najważniejszy temat podstawowy, taki najbardziej ogólny, znajduje się na samym środku. Natomiast nasz, nasz umysł podobno wędruje następnie do prawego górnego roku wydaje się to być logiczne również dokładnie w ten sam sposób jest skonstruowany zegar zegar analogowy że jeśli chodzi o cyferblat to zaczynamy, zaczyna się godzina pierwsza, właśnie w prawym górnym rogu, i później zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szukając właściwej godziny, szukając niejako tego wskazania, przesuwamy nasz wzrok, starając się określić godzinę. Dokładnie tak samo działa mapka pamięci. Też możemy, przedstawiając to, co jest na tej mapce pamięci, powiedzieć, że mamy jakiś temat bardziej szczegółowy, który znajduje się właśnie na godzinie pierwszej w prawym górnym rogu i następne tematy występują dokładnie w tej samej sekwencji co godziny na tarczy zegarka, mianowicie na godzinie piętnastej pojawia się następny temat na godzinie, na godzinie na godzinie, na godzinie trzeciej następny temat na godzinie piątej jeszcze jeden i tak dalej i tak dalej aż do zamknięcia całego tego koła. Jeśli chodzi o mapki pamięci, to mapki pamięci stanowią po pierwsze prezentację określonego tematu, ale nie tylko prezentację określonego tematu, ale stanowią też pomoc w zrozumieniu, w zapamiętaniu pewnych rzeczy. A to dlatego, że mapka pamięci może oczywiście być czymś, co otrzymacie i co będzie dla Was stanowiło podstawę do tego, żeby sobie pewne rzeczy niejako utrwalić, podglądać wzrokowo, wzrokowo starać się, aby coś tam w głowie pozostało w tym właśnie miejscu. Można równie dobrze taką mapkę pamięci wydrukować, najlepiej jeżeli by się udało ją wydrukować w kolorze najlepiej gdyby to był jeszcze większy format i można oczywiście z tą mapką pamięci również pracować. Można wtedy, kiedy chcemy się sprawdzić, czy coś pamiętamy, na przykład sobie te szczegółowe hasła zasłonić. Tutaj na przykład mam w takie, no, takie wejście wstęp do ubezpieczenia DO. I informację, która jest następująca, że w Polsce mamy zasadniczo dwa modele. Po pierwsze model krajowy ubezpieczenia D&O, który to bazuje na, na tradycyjnych OWU, na tradycyjnym podejściu do ubezpieczeń tzw. OC zawodowych. Korzystamy jednocześnie z siatki takiej, która opiera się o polski kodeks cywilny. Natomiast mamy również model anglosaski. I tu, zasłaniając czy, czy odsłaniając dopiero po pewnym czasie te szczegółowe tematy, możemy sami się sprawdzić, czy, czy ta informacja utrwaliła, została, utrwaliła nam się w głowie, została zapisana w naszej pamięci. Ale mapki pamięci to również zapamiętywanie, te kolory, które tu się pojawiają, są bardzo ważne, dlatego że one powinny pomóc, wspomóc nas w zapisywaniu pewnych informacji. I to zapisywanie informacji, jak wspomniałem, całkiem dobrze funkcjonuje, jeśli ta mapka pamięci jest na przykład wydrukowana, jeśli na dodatek w tej mapce pamięci pojawiają się jeszcze na przykład nasze notatki, nasze uwagi, tudzież, tudzież jakiekolwiek skojarzenia, emocje. Z tym związane, czy to dotyczące danego hasła, czy, czy czegoś, co będę starał się również ja przekazywać w tych szkoleniach. Cała mapka w rozwinięciu, pozwolę sobie tutaj wyjść z, tego, z tej funkcji prezentacji. Cała mapka w rozwinięciu wygląda właśnie tak. Tutaj mamy też taki tryb tryb fit map, tak, który pozwala nam całość mapki również pokazać, ogarnąć. Cała mapka w rozwinięciu to nic innego jak poszczególne tematy, czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli od prawego górnego rogu aż do zamknięcia tematu, która to mapka pamięci jest niczym innym jak zapisem w, w wykładu z zapisem pewnych informacji, które tu są podawane, tłumaczone, tłumaczone w sposób możliwie najprostszy, możliwie w sposób najbardziej logiczny, tak by też no, były te informacje zrozumiałe. Taki to, taki to właśnie system mapek pamięci oczywiście film, który państwu udostępniamy film z poszczególnych szkoleń, z poszczególnymi tematami właśnie jest tym, co zawiera te informacje, ale niezależnie od tego w niektórych przypadkach przedstawiamy jeszcze informację pisaną albo też dodatkowe materiały, dodatkowe schematy, które będą to wszystko urozmaicać. Tak jak na przykład tu pozwolę sobie jeszcze taki właśnie schemacik pokazać, który, który się pojawia. Na przykład artykuł 822, który stanowi tą taką dodatkową kapsułę, dodatkową informację, która wtedy, kiedy jest ten tryb prezentacji, pojawia się właśnie w postaci takiej właśnie kapsuły, takiego, takiego pewnego dodatku do. Do tego, co, co mamy tutaj do powiedzenia, co mamy do przedstawienia. Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie w system mapek pamięci pomoże. Pomoże Wam również zorganizować sobie pracę. Liczę na to, że mapki pamięci Wam się spodobają. Mam wielu słuchaczy, wielu studentów, którzy uważają, że dzięki mapkom pamięci. Przede wszystkim są w stanie zrozumieć strukturę, są w stanie zrozumiawszy tą, tą strukturę i zrozumiawszy pewne zależności, dużo łatwiej odtworzyć sobie ten materiał, którego się uczą, a to zaś zdecydowanie sprzyja w, z, nie tylko zrozumieniu, ale, ale również nauczeniu, zapamiętaniu, jak również stosowaniu, stosowaniu w życiu, wtedy kiedy będziecie rozmawiać z klientem, a no, zakładam, że taki jest, Wasz cel, to oczywiście to takie szybkie odnalezienie pewnych informacji jest bardzo ważne, dlatego tych mapek nie jest aż tak wiele. Sam temat, który akurat tutaj Wam pokazuję jako, jako przykład, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających, to są cztery, cztery mapki, cztery, tak jak gdyby, podtematy. Niespecjalnie rozbudowane, w których to znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego właśnie ubezpieczenia, dotyczące klauzul dodatkowych, dotyczące możliwych rozszerzeń, które proponują firmy ubezpieczeniowe, jak również treść tych klauzul również w formie pisanej, w formie PDF-u, do Waszej wiadomości i do Waszego stosowania. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te uwagi przydadzą Wam się i będziecie dzięki tym uwagom no, korzystać z takiego narzędzia, którego być może jeszcze nie znaliście. A jeżeli znaliście to narzędzie, to zapewne ucieszy Was, że są tacy, którzy z tego narzędzia chcą i korzystają. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego oglądania filmów zgromadzonych u nas na serwerze, miłego korzystania z mapek pamięci i z innych materiałów. Jeśli czegokolwiek potrzebujecie, piszcie jak najbardziej, z wielką przyjemnością, z wielką chęcią odpowiem na każdego maila i postaram się tą odpowiedź przesłać jak najszybciej. I możliwie najbardziej kompetentnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam.